Witamy w studiu magazynu futbolowej Ligi 6. Przed nami analiza sytuacji w lidze B2. Zobaczmy na wyniki, jakie padły właśnie w tej lidze. W minionym tygodniu Płaszów wygrywa po raz pierwszy. Bardzo ciekawe spotkanie na środkowym boisku w środę, na boisku KS nad Wiślą. Krakiem grał z Elektriksem. Drużyna Lokomotivu grała dwa razy w tym tygodniu. Pierwszy mecz z Frontonem, no i wysokie zwycięstwo. Na tym spotkaniu nie ma co się za bardzo rozwodzić. Wystarczy powiedzieć tylko tyle, że Fronton grał bez bramkarza. Wiadomo, że jeśli gra się z drużyną o sporym potencjale ofensywnym, za jaką uważamy Lokomotiv, no to w takiej sytuacji ciężko jest walczyć o punkty. Choć Fronton złego spotkania nie zagrał. Strzelił 3 bramki, miał kilka okazji, by tych goli było więcej, natomiast no, Lokomotiv strzelił tych goli dwucyfrową liczbę, także i tak pewnie mecz by wygrał, nawet gdyby Fronton wykazywał się większą skutecznością. Natomiast, no, tak jak mówię, kluczowa była absencja bramkarza, także to było przyczyną główną porażki, wysokiej porażki. Polska myśl szkoleniowa przegrywa z niezniszczalnymi. Ja myślałem, że po tym meczu polskiej myśli szkoleniowej z Lokomotiv ta forma tej drużyny pójdzie w górę, bo wtedy zagrali świetne spotkanie. Natomiast od tego momentu no, nie mogą złapać wiatru w żagle. No, polska myśl szkoleniowa przegrała z niezniszczalnymi i była to porażka zasłużona. Co prawda w pierwszej połowie doprowadzili do remisu, ale też po prezencie niezniszczalnych, po prostym błędzie. Niezniszczalni byli stroną dyktującą warunki gry i poza fragmentem w drugiej połowie, kiedy polska myśl szkoleniowa strzeliła 2 bramki z rzędu, doprowadziła do wyniku 5-3. Można było ewentualnie sądzić, że może ten zespół odrobi straty, natomiast tak się nie stało. Niezniszczalni z powrotem przejęli kontrolę nad meczem, wygrali 6-3. No i to było drugie zwycięstwo w sezonie niezniszczalnych, które no i pokazują, że zespół może z najlepszymi w lidze nie będzie wygrywał, ale z tymi z dołu tabeli jak najbardziej tak. Nowi Płaszów, zwycięstwo drużyny Nowi. Zwycięstwo drużyny Nowi, natomiast to był pierwszy sygnał, że Płaszów idzie w dobrą stronę. Znaczy pierwszy sygnał już dostaliśmy w meczu z Lokomotivem, też dosyć nieznacznie przegranym. Natomiast tutaj też dosyć wyrównany mecz. I można się też zastanawiać z jednej strony, czy to była zgrzyszka formy Nowi, czy przypadkiem nie jakiś kryzys w drużynie Nowi, bo o tym też będziemy mówić w dalszej części programu. Natomiast to udało się wygrać Nowi z kompletem punktów po tym wtorkowym spotkaniu ciągle było, ale do przerwy był remis. Płaszów oczącym się po szybko dwóch straconych bramkach doprowadził do remisu, ale w drugiej połowie 3 gole z rzędu Nowi załatwiły sprawę, no i zwyciężyli 5-3. Mecz Pazerne Sępy, Bruta, zwycięstwo Pazerne Sępów. Dla mnie zaskakujący jest rozmiar tego zwycięstwa, bo myślałem, że troszkę większy opór stawią zawodnicy. Zdecydowanie za łatwe zwycięstwo. Wydawało się, że Brut to jest taki zespół, który przede wszystkim zawsze walczy do końca i no tutaj mam wrażenie, że trochę za bardzo rywalom popuścili, no i to się skończyło tym, że do przerwy już było 5-0 i pozamiatane. Co prawda w drugiej połowie 2 bramki w krótkim odstępie czasu Pajora mogły przywrócić nadzieję, natomiast no, Sępy nie dały sobie wydrzeć zwycięstwa. To jest odpowiedział od razu doświadczony. Dokładnie. Wygrali 8-2, natomiast tak jak mówisz, no, za łatwo. No i to jest duże zaskoczenie, przede wszystkim jeśli chodzi o rozmiary zwycięstwa. To 8-2 z Brutą, gdzie wydaje się, że drużyny jednak prezentują wyrównany poziom, no to jest niespodzianka. Krakiem przegrywa z Elektriksem, choć mam wrażenie, że ten remis, który utrzymywał się przez dłuższy czas 3-3, był w zasięgu zawodników w żółtych koszulkach. To znaczy, tutaj nie utrzymywał się remis, tylko było 4-3. Było 4-3 dla Elektriksu, bo oni prowadzili 4-1 w pewnym momencie i 2 bramki Krakiemu sprawiły to, że złapał Krakiem kontakt. No i można było się zastanawiać, czy padnie bramka wyrównująca, czy Krakiem pójdzie za ciosem, czy jednak Elektriks utrzymał. Okazało się, że dopiero w końcówce meczu, ale Elektriks już zapewnił sobie zwycięstwo i dwubramkową przewagę. Natomiast no, mecz całkiem niezły w wykonaniu Krakiemu. Kilka okazji było. Ja zapamiętam przede wszystkim z tego spotkania urwaną siatkę po tym, jak bramkarz Elektriksu Szlachta dwukrotnie wpadał do bramki. No i musiała być na chwilę gra przerwana w drugiej połowie, bo trzeba było siatkę na nowo do poprzeczki przyczepić. Natomiast parady efektowne, ale bramka troszkę ucierpiała. Mówiłeś o zwyżce formy Płaszowa, no i to miało miejsce w meczu z drużyną polskiej myśli szkoleniowej. Tak, mecz bardzo, bardzo wyrównany. Przyniósł pierwsze w sezonie zwycięstwo Płaszowowi.
po serii przegranych wreszcie ten zespół zwyciężył. Polska mieszkaniowa dwukrotnie w tym meczu prowadziła w pierwszej połowie 1-0, 2-1. Za każdym razem Płaszów odrabiał straty, no i w drugiej połowie to on zadał decydujący cios. W 40 minucie bramka na 3-2. To był jedyny gol w drugiej połowie meczu. No i zwycięstwo Płaszowa, kolejna porażka polskiej myśli szkoleniowej, natomiast mecz bardzo wyrównany, gdyby się skończył remisem, to w sumie Płaszów też nie miałby mieć pretensji, bo trochę okazji myśl też miała. Spotkanie Korupcja Lokomotiv, no i zwycięstwo drugie w minionym tygodniu drużyny Lokomotiv. Zwycięstwo Lokomotivu, no i to tutaj już było trochę trudniej niż z Frontonem. Natomiast no, Lokomotiv sobie poradził. Zwyciężył pewnie, no i Korupcja, która bardzo dobrze rozpoczęła sezon, teraz przegrała dwa mecze z rzędu, no i jednak nie będzie biła się o najwyższe lokaty. Może jeszcze sprawi jakąś niespodziankę, natomiast z Lokomotivem sztuka ta się nie udała. Lokomotiv zwyciężył, no i włączył się do walki o podium. Ciągle ma szansę na miejsce medalowe. No i zobaczymy, czy na tych właściwych torach ta Lokomotiva zostanie, czy będzie zmierzać we właściwym kierunku. Na razie wydaje się, że to co najgorsze drużyna ma już za sobą. Menage Football Team chyba również ma to co najgorsze za sobą. Pierwsze mecze w sezonie bardzo nieudane. W minionym tygodniu wygrana, tym razem remis z mocną drużyną niezniszczalnych. Tak, remis z niezniszczalnymi, natomiast samo spotkanie troszkę rozczarowało, mało goli. Mało też było takich składnych akcji, natomiast no, wynik myślę, że może zadowolić oba zespoły, bo znowu uniknęły one porażki. Melanż, tak jak mówisz, no, początek kiepski, natomiast tak sobie przeanalizowałem wynik tej drużyny. No i z każdym meczem ta drużyna traci coraz mniej goli. No i teraz wychodziłoby, że w kolejnym meczu z Lutą powinna zachować czyste konto, no bo traciła dużo goli z Krakenem, 8 też z Nowi, 7 z Sępami, 3 z Myślą, no i teraz jedna bramka stracona z niezniszczalnymi, także na mecz z Brutą wychodzi, że będzie czyste konto, czy tak się stanie, zobaczymy. Natomiast no, remis myślę, że sprawiedliwy, no i Melarz zdobył punkt. Wiele on w tabeli może nie zmienił, ale myślę, że nastroje w drużynie są dobre. Mecz Gladiatorzy Cookies to była szansa dla Gladiatorów na to, żeby zatrzymać się w tym pociągu do pierwszych miejsc w tabeli. No, była szansa i dla Gladiatorów, i dla Cookies, bo gdyby Cookies tutaj przegrali, mieliby dwie porażki z Korupcją, z Gladiatorami, jeszcze w perspektywie mecze choćby z Electricsem Novi, więc sytuację mieliby ciężką. No, Gladiatorzy byli też w podobnej sytuacji. No i wydaje się, że o medale jeszcze walczy będą Cookies, natomiast Gladiatorzy chyba będą musieli zadowolić się środkiem tabeli. Choć prowadzili 2-1, to prowadzili długi czas. Natomiast w krótkim fragment, w którym najpierw trochę szczęśliwie Cookies strzelali bramkę po rykoszecie, bramkarz jeszcze interweniował, no i dobitka dopiero znalazła drogę do bramki. No i potem po chwili Cookies wyszli na prowadzenie 3-2 i już go nie oddali. Jeszcze po drodze mieli zmarnowany rzut karny, także Cookies wygrali, dalej liczą się w walce o medale. I ostatni mecz. Tylko jeszcze wspomnę, bo to ważne wydarzenie miało miejsce, bo bramki nie strzelił Jan Klich. A jakby sobie sprawdzić ostatnie mecze, no to miał ten zawodnik 4 mecze w tym sezonie z bramką. Cały poprzedni sezon 13 z rzędu, no i jeszcze 2 sprzed roku, czyli trzeba byłoby się cofnąć prawie blisko rok do meczu, w którym Klich bramki nie strzelił, także wydarzenie dosyć istotne. Mecz Fronton, nowy, ostatni mecz Ligi B2, no i znowu przegrana Frontonu, znowu nieznaczna, tylko jedna bramka. Tak, znowu dobra postawa z wyżej notowanym rywalem, znowu długi czas zanosiło się na zdobycz punktową tej drużyny. Fronton prowadził 2-1 do 43 minuty, wtedy padło wyrównanie. No ale ten wynik 2-2 i tak był w miarę korzystny dla Frontonu, no ale na 3 minuty przed końcem Nowi zadało decydujący cios. Fronton, cóż, no, bronił się dzielnie, rozegrał dobre spotkanie, no ale punktów znowu nie ma. No i teraz jest też pytanie o Nowi, prawda, czy nieznaczne dosyć 5-3, tylko dwubramkowe zwycięstwo z Płaszowem, teraz męczarni z Frontonem, czy to nie jest jakaś oznaka kryzysu tej drużyny. Na razie zespół ma komplet punktów, awansował na pozycję lidera, ale wydaje się, że żeby tą pozycję utrzymać, no to grę swoją musi zespół poprawić, no bo trochę za bardzo się chyba męczył z Frontonem. Zobaczmy na tabelę Ligi B2. Na pierwszym miejscu Nowi, na drugim Electrix i na trzecim Cookies Kraków, a na miejscach spadkowych Płaszów, Polska Myśl Szkoleniowa i na ostatnim miejscu Fronton.
Przed nami szóstka tygodnia w bramce Kwiatkowski, Cieślik, Tomasz Leśniak, Kołodziej, Krzysztof Leśniak i Mirończuk. I graczem tygodnia zostaje Krzysztof Leśniak z Pazernych Sępów. No tak, on dał sygnał do ataku w meczu z Brutą. Miał dwie bramki, dwie asysty i dobra postawa w ofensywie. Fajnie rozumiał się z pozostałymi zawodnikami. No i myślę, że na tą gwiazdkę zasłużył. To wszystko z Ligi B1. Dziękuję serdecznie. Dziękuję.